Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM. 29 minut dokładnie pozostało do godziny 10. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM w naszym studiu politolog, dr Łukasz Młyńczyk, Uniwersytet Zielonogórski. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu. I tak myślałem jeszcze w piątek do godzin popołudniowych, że gdybym się z panem spotykał w poniedziałek, to pewnie rozmawialibyśmy tylko i wyłącznie o rządzie, który dzisiaj zostanie zaprzysiężony. A tutaj mamy niespodziankę natury międzynarodowej, przykrą niespodziankę. Zamachy w Paryżu będą miały według pana bardzo istotne przełożenie na to, co w najbliższym czasie będzie się działo na starym kontynencie, czy po prostu za jakiś czas przejdziemy nad tym faktem do porządku dziennego, że oto wydarzyła się po prostu tragedia, jakie dzieją się na całym świecie. Bez dwóch zdań, ale tak duża tragedia w jednej ze stolic europejskich na dawno nie miała miejsca. Oczywiście, no ja się obawiam, że jednak jak ten kurz opadnie i to całe zamieszanie i ten ból, i kondolencje i tak dalej, że gdzieś to wszystko przeminie, to prawdopodobnie wrócimy tylko do tego, co było konsekwencją zamachu w Madrycie czy zamachu w Londynie, tak, że jest większa kontrola na lotniskach, że jeżeli jest pozostawiona jakaś, można powiedzieć, bezpańska torba na lotnisku, to wtedy się organizuje służby, a tak naprawdę to, co jest istotą, to, co jest problemem, powiedziałbym sensu stricto, tego, co się dzieje w Europie dzisiaj, jest ignorowane i no niestety ono jest ignorowane na poziomie dyskursu przede wszystkim no, luminarzy europejskich i gdzieś to duża część mediów chętnie podchwytuje. No nie tylko europejskich, jak się okazuje, bo bardzo ważnym graczem w tym całym przedsięwzięciu, jeśli można tak mówić o zabarwieniu geopolitycznym, jest Rosja przecież. No oczywiście, no tak. To też musimy brać pod uwagę. Natomiast to też jest, powiedziałbym, problem tego rodzaju, że nawet jeśli Rosja robi z perspektywy nas, Unii Europejskiej, rzecz pożyteczną, bo tak niestety trzeba o tym mówić, co się dzieje w Syrii, to i tak odbiór Rosji jest jednoznaczny, tak, zwłaszcza powiedziałbym w naszym kraju i to taki, powiedziałbym, głęboka niechęć do refleksji jakiejś głębszej, no ma swoje konsekwencje. Tylko w oczach wielu w tej chwili Rosjanie mogą urosnąć do rangi jednego z nielicznych państw, jak nie jedynego, który w sposób bezceremonialny jest w stanie załatwić, mówiąc kolokwialnie, sprawę tego konfliktu, rozgrywając przy okazji bardzo ważne dla siebie interesy, bo jakby nie patrzeć w momencie, kiedy mówimy o wojnie z państwem islamskim, przestaje mówić się chociażby o Ukrainie. Niektórzy twierdzą, że Ukraina już została spisana na straty, że to teraz Władimir Putin i jego armia powie okej, my zrobimy tam porządek, bez względu na to, czy ktoś się do nas dołączy, czy też nie, ale o Ukrainie w takim kształcie, jakim była, zapomnijcie, to będzie nasz teren. To też pokazuje, mimo wszystko powiedziałbym, działania samej Europy, tak, że to, co w warstwie, powiedział, manifestacji, w warstwie dużych słów gdzieś jest eksponowane, później szybko jakby gdzieś ginie i Europejczycy przechodzą, czy powiedziałbym tutaj przedstawiciele Unii Europejskiej, przechodzą do zupełnie innych problemów, które wydają mi się w tym momencie ważne. Natomiast co tu jest kluczowe i myślę, o tym trzeba powiedzieć głośno, że to, co się wydarzyło we Francji, to, co się dzieje i w Syrii, i jakby można powiedzieć w bezpośrednim zapleczu Unii Europejskiej, tak geograficznie, można rozwiązać wyłącznie, w moim przekonaniu, działaniami niedemokratycznymi. Tak jak działają Amerykanie, nikt Amerykanów nie posądza o to, że są burzycielami demokracji, a od lat tę demokrację utrzymują właśnie w sposób, powiedziałbym, niedemokratyczny, w taki sposób, poza własnym krajem, tak, tam gdzie jest rodzaj, powiedziałbym, nawet przymusowej demokratyzacji. I oczywiście, czy to jest przymusowe, czy w Syrii sprawdziłaby się przymusowa demokratyzacja, czy sprawdziłoby się coś na, powiedziałbym, na, czy porządek na kształt tego, co proponował Assad, tak, czyli po prostu są to państwa nie przystosowane, powiedziałbym, do naszych realiów i porządek jest zapewniany przez swoisty rodzaj, powiedziałbym, państwa autorytarnego, czy jakieś nawet dyktatury. I to pokazał Irak bardzo, tak. To bardzo dokładnie. Jeśli rozpatrywać Irak w tych kategoriach, że to sama inwazja na Irak była przeprowadzona bardzo sprawnie, bardzo dobrze pod względem militarnym i logistycznym, to wszystko to, co później się tam działo, czyli próby narzucenia systemu demokratycznego w Iraku, okazało się, że już tak sprawnymi nie były z punktu widzenia oczywiście wszystkich innych państw. Oczywiście, no i to mówię, to jest punkt wyjścia do myślenia w ogóle o przyszłości, przede wszystkim, wydaje mi się, Europę. I
zamach w Paryżu pokazał niezbicie słabość Europy. Nie tylko słabość, powiedziałbym, że zawiozły służby specjalne, tak? No to jest... O których mówi się, tak, że to jedne z najlepszych, tak, na świecie. To w ogóle jest totalnie, powiedziałbym, niezrozumiałe. Natomiast zawiodły pewne idee, które są od lat lansowane. Choćby taka, że islam jest tylko zagrożeniem poza Europą, że on się natychmiast w Europie cywilizuje, tak, że ludzie są skłonni do asymilacji, że jedyne, co jest problemem, to jest, powiedziałbym, to są dysproporcje ekonomiczne, tak, że jeżeli uchodźcy czy imigranci dostawaliby więcej pieniędzy, to byliby zadowoleni z tego, co tu się dzieje i podobne niestety bzdury, muszę tak powiedzieć. I tak jak mówię, jak obserwowałem komentatorów, którzy naprawdę balansując na granicy jakiegoś obłędu próbowali tłumaczyć rzeczywistość, że to nie to jest problem. Przywoływano i cały czas powoływano się, powiedziałbym, na jakiś taki dla mnie nieuzasadniony nacjonalizm polski, który gdzieś się rodzi, tak? Jakiś pełzający faszyzm, odwoływanie się do tego typu elementów, coś, co jest przerażające, powiedziałbym, dla takiego poziomu statystycznego myślenia, że można sobie zadać pytanie, w jakiej głowie to się rodzi i dlaczego to się rodzi, tego typu komentarz, bo my nie potrafimy się zmierzyć z problemem, tak? Że ta poprawność polityczna tak daleko nas zaprowadziła, można powiedzieć, jej do ściany, że rozkładamy ręce, no i ja zadaję pytanie, jaki humanitaryzm tłumaczy to, co się stało, tak? Jak można wytłumaczyć śmierć tylu ludzi? Jaka religia tłumaczy tego rodzaju zachowanie? Oczywiście, no, islam tłumaczy, tak? Natomiast nie można tego tłumaczyć, można powiedzieć, samego aktu, tak? I nie można przełożyć to od A do Z w pełni na islam, bo wiemy dokładnie, że jest też wiele osób, które absolutnie się z tym nie identyfikują, są wyznawcami islamu. Ja tak Przepraszam, sprostuję, bo to jest ważna kwestia, bo my się łudzimy, że jest coś takiego, powiedziałbym, jak dobry islam, tak? Grzeczny islam. Nie, ja tego nie powiedziałem. Mówię tylko o tych ludziach, którzy są wyznawcami islamu, przynajmniej tak się deklarują i też potrafili spojrzeć na to zupełnie inaczej, z innej perspektywy. Być może to są te osoby, które rzeczywiście w jakiś sposób się ucywilizowały, mieszkając w Europie i oddzielają wyraźnie sferę życia prywatnego od religii. Bo widział pan na pewno gdzieś tam mnóstwo jakichś komentarzy, kondolencji płynących od takich osób, które mówią, my się od tego absolutnie odcinamy. I tak dalej, i tak dalej. W każdej religii znajdziemy wariatów, powiedziałbym, i ludzi, którzy mają bardzo specyficzny sposób postrzegania świata. I podejrzewam, że i wśród katolików znaleźlibyśmy mnóstwo takich, którzy potrafiliby pójść i gdzieś się wysadzać w imię swojej religii. Ale tego nie obserwujemy. Tak, także to jednak trzeba zastrzec. Ja przywołam tylko jeden głos. Profesora Selima Hasbijewicza, który jest politologiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To jest były imam gdański, muzułmanin, Tatar. I on powiedział taką rzecz, że to, co się wydarzyło w Paryżu, to jest, on to nazwał islamofaszyzmem. Że to tak daleko i mówi, że to jest zło, na które można odpowiedzieć wyłącznie złem. I trudno go posądzać o jakąś islamofobię, bo sam jest muzułmaninem, prawda? Oczywiście, tak jak pan dyrektor powiedział, zasymilowanym. I w tym sensie... Mają na pewno dużo szersze horyzonty niż przeciętny człowiek. Tak jak chrześcijanie, czy nawet węziej katolicy od lat są w stanie żyć tą pewną podstawą, powiedziałbym, tego myślenia europejskiego. Jeżeli muzułmanie byliby w stanie przyjąć, powiedziałbym, naszą wizję świata, to przecież nikt nie będzie miał najmniejszego problemu z tym, że nasz świat będzie zróżnicowany. To tylko chodzi o to, żeby jeśli ktoś ma ochotę pójść na koncert rockowy, to chciałby z niego bezpiecznie wrócić. I myślę, że to jest do przemyślenia dla mocodawców i tak naprawdę powiedziałbym, niełączenie pewnych faktów, które są ewidentne, jest przerażające, tak? Po prostu elity europejskie są tak słabe, jak nie były nigdy i to, że Hollande się odgraża i mówi o wojnie i mówi o bombardowaniu, jeszcze raz powtarzam, my musimy odnaleźć przyczynę i tę przyczynę zlikwidować. Tak działają Amerykanie i można się oczywiście zrzymać i mówić, że nie jesteśmy na to gotowi, ale prawdopodobnie dla nas nie ma wyjścia. No wczoraj widziałem jedną wypowiedź jakiegoś byłego agenta służb specjalnych Polski w randze pułkownika gdzieś w telewizji, który mówił, tylko i wyłącznie sprawna operacja, bez względu na to, przez kogo przeprowadzona, militarna, która zdusi absolutnie w zarodku państwo islamskie, mające pieniądze, mające możliwości, może pozwolić na to, że przynajmniej jakiś względny spokój zapanuje, albo przynajmniej to bezpieczeństwo będzie na wyższym poziomie. Jeśli będziemy wszyscy w Europie próbowali to robić w sposób absolutnie pokojowy, absolutnie demokratyczny, to nic się nie uda. Tutaj musi działać ta po prostu prosta zasada oko za oko, ząb za ząb i tylko w ten sposób można ten problem rozwiązać. Ja sobie pomyślałem, wie pan, w tym wszystkim, jak patrzyłem na to, co się wydarzyło w Paryżu,
że mamy ogromne szczęście jako Polacy, że nie jesteśmy w sferze zainteresowań, przynajmniej wielkiej sferze zainteresowań państwa islamskiego, że nie mamy tutaj tak wielu osób pochodzenia muzułmańskiego, którzy mogliby działać z różnych pobudek, na przykład czysto religijnych, albo takich po prostu, którzy byliby w stałym kontakcie z państwem islamskim, bo tak jak powiedział jeden też z komentatorów, gdyby ktoś z tego państwa miał ochotę i zgłosił się do niego ktoś, to było bardzo przekoloryzowane, natomiast wydźwięk był prosty i powiedział, dajcie mi 300 tysięcy dolarów, bo tyle będzie kosztował wielki zamach, który mogę przeprowadzić w centrum europejskiego miasta, widzę Warszawa, podczas jakiegoś koncertu, to pewnie te pieniądze by się znalazły i nasze służby miałyby dokładnie taki sam problem, jak nie trzy razy większy problem niż służby we Francji czy w jakimkolwiek innym europejskim kraju. Mamy szczęście, że tych ludzi jest tutaj po prostu mniej i takie rzeczy nie dotykają póki co Polaków, a możemy ewentualnie składać komuś kondolencje, patrząc gdzieś w telewizor i myśląc o tym, żeby tam nikt znajomy przypadkiem nie był. Rzeczywiście, no ale też z drugiej strony myślę, że warto byłoby zadać pytanie, czy to nasze bezpieczeństwo jest realne i rzeczywiście możemy się, tak jak pan redaktor nawet mówi, czy możemy liczyć na służby specjalne, tak? Czy ta inwigilacja, powiedział, bo niestety to musi być inwigilacja, czy ona jest właściwa. No i w kontekście wypełnienia naszych zobowiązań politycznych, a będziemy je wypełniać oczywiście, będziemy przyjmować uchodźców. To nawet nie chodzi o to, czy wśród uchodźców znaleźliby się, powiedziałbym, rekruci państwa islamskiego, ale nie jesteśmy w stanie wykluczyć takiej oto rzeczy, że państwo islamskie może chcieć dokonywać działań odwetowych na państwa, które będzie przyjmowało uchodźców, tak? Nikt tego nie wykluczy. Nie jesteśmy w stanie wówczas zapewnić ani bezpieczeństwa sobie, ani owym uchodźcom, tak? Także to też trzeba brać pod uwagę, że to nie jest tak, że państwa islamskie to są, powiedziałbym, zdehumanizowane całkowicie zwierzęta, które nie potrafią myśleć, tak? I to są ludzie... Albo prościej, Arabowie tak, w sandałach biegające dokładnie, po górach, to są ludzie zakozami. Też bardzo pragmatyczni, polityczni i oczywiście obserwujący to i to, że przeciętny, powiedziałbym, uchodźca nie do końca jest w stanie zidentyfikować Polski, to nie znaczy, że my jako część, powiedziałbym, Unii Europejskiej tego typu problemów nie możemy doświadczać, tak? Natomiast chodzi o to, że my musimy się również do eliminowania tych problemów dołożyć, tak? Tak czy inaczej i myślę, że to właśnie duszenie w zarodku tego, co się rodzi, bo to jest skrajnie antyhumanitarne, to jest skrajnie antyeuropejskie i nie ma żadnej, powiedziałbym, ideologii w Europie, która by to tłumaczyła, tak? No nie da się wytłumaczyć tego, że ktoś odbiera życie drugiemu człowiekowi w imię no własnych wartości, okej, no wartości to jest istotna sprawa, ale wartości są gwarantowane wolnością, tak, natomiast wartość nie może odbierać tej decydującej wolności, jaką jest wolne prawo do życia, tak, i to zostało naruszone i my się dzisiaj z tym musimy zmierzyć i żadne negocjacje, żadne soft power, tak, żadna miękka siła tego nie rozwiąże i oczywiście przeraża mnie tylko jedna kwestia, że każda próba głębszej dyskusji, głębszej refleksji od razu jest kasowana na zasadzie islamofobii, na zasadzie rasizmu, ksenofobii, i tak dalej. O czym pan powiedział. Dokładnie, że to jest przerażające. Inna sprawa, że przy całych tak tragicznych wydarzeniach pojawia się mnóstwo bzdur jakichś, które i zalewają internet i pojawiają się gdzieś w środkach masowego przekazu, co pokazuje też, że ludzie są bardzo różnie zainteresowani tym, co się dzieje na świecie. Mówiliśmy o tych ewentualnych islamistach, którzy nie są, mówiąc najprościej, osobami głupimi, a z drugiej strony możemy pokazać głupich, bo inaczej się tego nie da nazwać, Amerykanów, którzy widząc wpisy na Twitterze myślą, że Paris Hilton nie żyje. I tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy gdzieś około się pojawia dużo i czasami trzeba wiedzieć, jakiego sita zastosować, bo w tym wszystkim jest też dużo przekazów takich, które są Ja myślę, że chciałbym wskazać jeszcze na jedną rzecz ważną, która gdzieś w dyskursie cały czas jest podkreślana, że mamy do czynienia z jakimiś ekstremistami, tak, że mamy do czynienia z terrorystami i pamiętajmy, że terroryzm, ekstremizm to są tylko narzędzia, tak, które są zasilane politycznie i to jest jakiś kontekst, tak, i nawet jeśli ktoś będzie się zarzekał, że nie chodzi o islam, to powinien się na tym zastanowić, jak to jest motywowane politycznie, dlatego, że terroryzm sam w sobie nigdy nie jest projektem politycznym, tak, on czemuś służy i każdego rodzaju ekstremizm, tak, nie ma, to państwo islamskie nazywa się państwem islamskim, natomiast nie nazywa się państwem ekstremistycznym czy państwem terrorystycznym, tak? To też powinniśmy sobie wziąć pod uwagę, jaki jest rodzaj tego paliwa, które zasila i mówię, głęboka refleksja i wyciągnięcie konsekwencji, powiedziałbym, nieraz skrajnych, niestety skrajnych. Ja wiem, że my jako Europejczycy mamy z tym problem i ja sam osobiście uważam, że jeżeli z jednej strony bronimy wartości
humanizmu na najwyższym poziomie, można tak powiedzieć, a z drugiej strony wiemy, że czyimiś rękami, no, mam tutaj na myśli naszych żołnierzy, naszych armii, musimy poradzić sobie z problemem w sposób bezwzględny to jest dwuznaczna rzeczywistość, z którą na pewno nie będzie nam łatwo. No i jeszcze też warto pamiętać o tym, że terroryzm jest bardzo pojemny i można wiele rzeczy wrzucić do worka pod nazwą terroryzm. Ja czasami się zastanawiam nad tym, kiedy słyszę jakiegoś superfachowca od działań na przykład antyterrorystycznych, który mówi o niesamowitych przygotowaniach do tego rodzaju ataków i tak dalej, potem okazuje się, że jeden niespecjalnie rozumny człowiek bierze kałasznikowa, no, którego musiał gdzieś sobie kupić, zdobyć, ale po prostu strzela na ulicy, mówimy, że to jest terrorysta i za nim stoi jakaś niesamowita machina osób, które planowały to, a czasami myślę, że pewnych rzeczy nie planują, tak jak mówienie o tym, że mieli teraz super kanał kontaktowy, o którym nie wiedziały służby, bo porozumiewali się poprzez PlayStation 4, jakby PlayStation było jakąś maszyną na miarę Enigmy, która potrafi coś zaszyfrować, no po prostu korzystali z jakiegoś kanału, który nie był inwigilowany, a czy to byłby PC i gra online i rozmowa w czasie gry, czy PlayStation, czy jakakolwiek inna konsola, to nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Zostawmy to, wróćmy do Polski. Jeszcze parę minut programu nam zostało. Dzisiaj będziemy mieli nowy rząd. Jak pan patrzy na ten nowy rząd? Myśli pan, że będzie to ekipa skłonna i jakby stojąca na stanowisku takim, że jest absolutnie gotowa do działania i będzie potrafiła bardzo szybko wprowadzać zmiany w Polsce, czy tego się fizycznie nie da zrobić ze względu na szereg różnych uwarunkowań i o to będziemy mieli przez jakiś czas przynajmniej najpierw robienie wielkich porządków w państwie, usprawiedliwiania tego, że pewnych rzeczy nie jesteśmy jeszcze w stanie zrobić, bo trzeba tu zaprowadzić porządek, a potem być może będą jakieś efekty? Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość korzysta z olbrzymiego mandatu społecznego i oni na dziś nie muszą się przejmować specjalnie, powiedziałbym, negatywnymi głosami opinii publicznej. I nie przejmują się. I rzeczywiście to z ich perspektywy powinni wykorzystać, póki jest koniunktura, tak? Koniunktura w rozumieniu, powiedziałbym, takiego spojrzenia PR-owskiego na to, co się dzieje, tak? Ludzie mają cały czas w pamięci to, co było, wydali werdykt, osądzili poprzednią ekipę i teraz oczekują zmian, nawet bardzo gwałtownych i myślę, że jeśli one będą się działy, to niezależnie od krytyki, która będzie się pojawiała, mają szansę, powiedziałbym, budować na tym jakiś rodzaj kapitału i doprowadzać, powiedziałbym, do rozstrzygnięć, które dla wielu są pożądane. Tak? Oczywiście my z perspektywy obywateli przyglądamy się jednej zasadniczej kwestii, czy powiedziałbym, walory demokracji cały czas będą zachowane. Natomiast nie łudźmy się też w ten sposób, że za rządów Platformy Obywatelskiej to była taka, powiedziałbym, super demokracja tak, która rzeczywiście była przestrzegana na każdym, można powiedzieć, segmencie państwa. Także to jest jedna kwestia. Rzeczywiście, jeśli nie zabraknie determinacji, to pewnie będą to robić, tak? Natomiast pytanie, czy uda się łatwo pogodzić robienie porządków, które dla wielu są absolutnie konieczne i trzeba to zrobić, aby potem móc działać sprawnie. Czy się po prostu nie pogubi rząd w tym wszystkim, że z jednej strony będziemy musieli porządkować tak wiele pól, że nie starczy nam czasu na to, aby realnie wpływać na rzeczywistość Polaków. Już nie mówię o realizacjach obietnic, bo wiemy, że z nimi będzie bardzo różnie, zwłaszcza jeśli spojrzeć na budżet państwa i na zdolności finansowe Polski. Historia rządów w czasie RP pokazała, że jeżeli jakikolwiek rząd zaczyna dbać głównie o swój wizerunek i o swoją popularność i patrzy na sondaże, to zaczyna się w tym wszystkim gubić. Jeśli realizuje się pewien pomysł, to trzeba być w nim konsekwentnym i tak długo jak to wszystko jest zgodne z prawem, to może być realizowane. Natomiast rozliczenie przyjdzie w kolejnych wyborach, tak? No, z tym trzeba się rzeczywiście zmierzyć. Myślę, że nas jako państwo aspirujące do tego, żeby się cały czas rozwijać, nie stać na to, żebyśmy marnowali kolejne 4 lata i przyglądali się na to, jak kolejny rząd wyłącznie administruje, tak? I gdzieś tam, powiedziałbym, gasi pożary. To, co pan redaktor mówi, no robienie porządków może mieć
miejsce, poziom do pewnego momentu, tak? Natomiast trzeba rzeczywiście to, co się na sztandarach niosło, to teraz trzeba się z tego rozliczyć w pewien sposób i nie ukrywam, że będziemy na to patrzeć, tak? To nie chcemy, powiedziałbym, kolejny raz niespełnionych obietnic, tylko rzeczywiście chcielibyśmy się odnosić do tego, co jest robione, a nie do tego, że znowu coś się nie udało, że nie ma okoliczności i tak dalej. Tutaj nie ma tłumaczenia, nie ma koalicjanta, nie ma kogoś, kto blokuje i w tym sensie to jest zupełnie nowa specyfika państwowa. Piłka jest ewidentnie po stronie Prawa i Sprawiedliwości i warto pamiętać o tym, że Jarosław Kaczyński pokazał bardzo wyraźnie wszystkim, czy nam się to podoba, czy się nie podoba, że jest politykiem absolutnie konsekwentnym i zdeterminowanym w osiąganiu celu. Jeśli przyjąć, że tym podstawowym celem póki co było przejęcie władzy w Polsce, to udało się to w 100%. I jeśli następne cele wyznaczane sobie przez niego będą dotyczyły przebudowy państwa, nawet jeśli ta wizja będzie taka, że nie wszyscy się z nią zgadzają, ale jednak będzie konsekwentnie szedł tym tropem i rękami, ustami swoich ministrów wykonywał pewne rzeczy, które sobie założył, no to będziemy być może świadkami rzeczywiście takich radykalnie wprowadzanych nawet zmian, ale jednak będących konsekwencją wcześniejszych dokonań, wizji świata, postrzegania świata. Znaczy, ja myślę, że trzeba uspokoić też trochę, powiedziałbym, opinię publiczną w ten sposób, że my jako Polacy mamy wizję naszego państwa, która na pewno jest przede wszystkim wizją demokratyczną, tak? I tutaj niczyje prawa nie mogą być łamane, niczyje nie mogą być deprecjonowane, i liczymy, że takie państwo będzie. I tutaj rzeczywiście nic nie może się zmienić w tym sensie. Natomiast czy ta wizja będzie mniej lub bardziej podobała się ludziom, to rzeczywiście to już jest zupełnie inne pytanie. Pewnie będą wszyscy podzieleni pół na pół, tak, jak zawsze w naszym kraju. Natomiast ja myślę, że tutaj to są kwestie przede wszystkim gospodarcze, to o czym się mówiło. Oczywiście ktoś mówi, że te pieniądze, te 500 zł jest ważne, tak? Ktoś powie, że gimnazja są ważne. Ja na przykład zadaję sobie pytanie, co z podatkiem bankowym, co z podatkiem od obrotów dla hipermarketów. Frankowicze mówią, że dla nich kredyty we frankach są ważne, już teraz wiadomo, że nie będzie to tak rozwiązane. Tak, oczywiście, że to są kwestie, które w jakiś sposób trzeba powiedziałbym zdynamizować i do nich się odnieść. I ja myślę, że z perspektywy województwa lubuskiego my wiemy, na co czekamy, tak? I wiemy, że chcemy też, żeby specyfika województwa gospodarcza trochę się zmieniła i to też jest wyzwanie i dla naszych parlamentarzystów lubuskich i powiedziałbym również w szerszym spojrzeniu, tak? Mamy swojego ministra, tak? Mówię tu o pani Elżbiecie Rafalskiej, to też jest, powiedziałbym, jakaś forma docenienia mimo wszystko tego województwa i o tym też nie należy tego ignorować i w związku z tym na pewno są wielkie nadzieje. Zastanawia mnie, jak już pan mówi o województwie lubuskim i naszych parlamentarzystach, czy będzie działał i jak będzie działał ten lubuski zespół parlamentarny, który do tej pory teoretycznie funkcjonował, a nawet praktycznie teoretycznie funkcjonował, bo państwo zawiązali się w tego rodzaju twór, natomiast co do tego, jakie były rezultaty ich działań jako teamu, jako całości, można mieć bardzo różne zdanie. Teoretycznie wszyscy parlamentarzyści mówią tak, zbierzemy się, pomyślimy, będziemy myśleli o województwie lubuskim. No brzmi to ładnie i nie można zakładać, że tylko jest to czcze gadanie. Natomiast jak wyjdzie, to zobaczymy. Tak. No oczywiście. I kto będzie miał przełożenie. Ale jeśli jest ponad 200 nowych posłów, w tym my w województwie lubuskim też mamy sporo nowych, to oni doskonale wiedzą, jaki format polityki się nie sprawdził, jaka jakaś polityki nam się nie podoba i to też jest, powiedziałbym, dla nich czytelna informacja, czego oczekujemy. I jestem przekonany, to też powiedziałem, że wydaje mi się, że ta nasza delegacja lubuska jest taką pełniejszą delegacją w stosunku do tego, co mieliśmy 4 lata temu. I różne ugrupowania naprawdę dostarczyły, powiedziałbym, ciekawych ludzi i to jest jakaś... Trudno zakładać, że ci ludzie całkowicie zignorują, powiedziałbym, potrzeby województwa. Ale jeśli będą chcieli, mogą stanowić naprawdę niezłą drużynę, niezły zespół, bo jeśli w tych kategoriach sportowych to rozpatrywać, to tak jak pan mówi, na pewno została ta reprezentacja wzmocniona, na pewno jest bardziej różnorodna. No kto wie, zobaczymy, czas przyniesie. A dzisiaj będziemy mieli na pewno nowy rząd i ta maszyna państwowa zacznie w końcu działać. Doktor Łukasz Młyńczyk, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję serdecznie. Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.